Szczęść Boże! Witam wszystkich oglądających codziennik biblijny 15 sierpnia 2022 roku. Witam z Kaplicy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, bowiem dziś przypada Święto Wojska Polskiego. W tym dniu chcemy spojrzeć na Słowo Boże, które chce nas posilić i które chce nas ukierunkować Pan Bóg. Pierwsze z tych słów zapisane jest w Psalmie 118. Posłuchajcie. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Chcemy dziś Bogu przynieść dziękczynienie. Dziękczynienie za służbę, którą pełnią żołnierze. Służbę dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, dla bezpieczeństwa naszych domów. Może jeszcze do tej pory niewielu z nas zdawało sobie sprawę z ważności tej służby. Wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie, bestialski atak wojsk Rosji na niepodległe, suwerenne państwo Ukrainy spowodowały, że zupełnie w innej optyce spoglądamy dziś na nasze wojsko, na nasze rodzaje sił zbrojnych. Chcemy dziękować za tych wszystkich, którzy są gotowi poświęcić swoje życie, swoje zdrowie, są gotowi stanąć do służby i obrony nas samych. Dlatego chcemy Bogu za nich dziękować, chcemy prosić o siłę dla nich, ale też i o mądrość. Bo tej mądrości potrzeba wszystkim nam, bo czasami wydaje nam się, że siła naszych mięśni, czy też posiadanie dużego majątku mogą nas przed wieloma rzeczami ochronić. Tak do końca nie jest i o tym mówi dzisiejszy tekst. Bóg daje zwycięstwo. Bóg używa nas do tego, abyśmy zwyciężyli, ale to On decyduje, czy nawet mała garstka potrafi zwyciężyć z wielkim wojskiem. Czy mały człowiek, takim jak na przykład był Dawid, potrafi pokonać Goliata. Dlatego dziś wydajmy okrzyk radości i wybawienia. Dlatego, że Bóg jest z nami, wierzymy, że Bóg jest po naszej stronie. On chce nam błogosławić i On chce, abyśmy odnieśli zwycięstwo. Zwycięstwo w walce ze złem. Zwycięstwo w walce z tym, co jest przeciwnością, co chce nas pokonać, co chce przynieść nam obcy system wartości. Dlatego w Ewangelii Łukasza czytamy: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Chcemy dziś przynieść Bogu uwielbienie. Chcemy podziękować za te wszystkie sprawy, które On w naszym życiu wyprostował, które pobłogosławił, w których nas wyniósł do tego, abyśmy odnieśli zwycięstwo. To mogą być sprawy, które dzieją się na różnych płaszczyznach naszego życia. To mogą być sprawy, które kiedyś nas bolały, a dziś zostały przez Boga rozwiązane. A może to być radosna informacja o tym, że coś dobrego wydarzy się w naszym życiu. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Pomódlcie się ze mną. Łaskawy, pełen dobroci, miłości, Panie nasz i Boże, Ty odnosisz zwycięstwo. Ty powołałeś nas do przeciwstawienia się złu. Ty stawiasz na straży naszych wartości, pokoju, niepodległości, zdrowia i majątku, wojsko, służby, które strzegą tego wszystkiego. Ale tylko dzięki Twemu błogosławieństwu, dzięki Twojemu prowadzeniu wierzymy, że możliwe jest odniesienie zwycięstwa nad złem. Dlatego dziś modlimy się w dalszym ciągu o wolną Ukrainę. Modlimy się, aby najeźdźca, który w bestialski sposób zachowuje się na jej terytorium, odszedł, zrozumiał, że źle czynił, a ci, którzy będą mogli powrócić do swoich domów, aby dzięki Tobie, Boże, odbudowali swoją ojczyznę. Chroń naszą ojczyznę Polskę, błogosław je, strzeż nas wszystkich, obdarzaj pokojem, a nade wszystkim bądź nad nami i naucz nas, abyśmy powierzali Tobie wszystkie nasze drogi i wszystkie nasze sprawy.
bo tylko Ty dajesz zwycięstwo. Bądź Boże uwielbiony. Amen. Życzę wszystkim dobrego, świątecznego dnia. Zostańcie z Bogiem.